Rodzina Sznalił to więcej pracuje tam jako stolarze, byłem też stolarzem i ojciec tam różne rzeczy robił, dziadek tam różne rzeczy robił jako stolarka i tam różne beczki, nie beczki, różne rzeczy te stolarkę tam robił, no i jakoś tak się zrodziło we mnie do drewna właściwie, a tylko do drewnie właściwie, wszystko potrafię zrobić, ale drewnie najlepiej. Ja mam w rodzinie stryka, ojca brata, on był rzeźbiarzem, naprawdę takim profesjonalnym, no i ojciec też się uczył przed wojną, tylko potem wojna zapadła. Koniec 70 lat zaczął robić te właśnie na te poroża. Potem poszedłem do pracy, do płótu, no to przestałem to robić, ale byłem stolarzem. Dalej, cały czas drewnie robiłem. Po tym wszystkim, po tym całych przemianach, zwolnili mnie z pracy. Pracowałem jako rolnik, nie za bardzo tym się nie zajmowałem, rzeźbiarstwem, ale po 2000 roku miałem pszczoły. No i zacząłem robić ule. Od tych uli tak się zaczęło. Zaczęła taka ta moja pasja. Zacząłem robić już tam różne rzeczy takie. Pierwsze zegary mi to wychodzili, bo tam podpatrzyłem kolega, że zegar robił. No to ja tam zacząłem robić takie. No ale zaczęło się tak robić. Potem konie. Jak wykonuje się taki ul? Bo tutaj mamy też fragment jeszcze niedokończonego, zaczętego. Tak. I proszę powiedzieć, od czego pan zaczyna? Czy pan jakoś kroi drewno? Ono musi być wypukłe? Pierwsze drewno to było zawsze kłoda. Duża kłoda z dziurą taka, utworem, tam się robiło takie różne rzeczy, na te ramki, no i tam wizerunek, różne tam wizerunki są, świętego Ambrożego, ale teraz nie ma takich drewien, to duża kłoda, kroi się na cztery części, pierw to rzeźbie, potem wszystko się to skleja, robi się daszek i jest wychodzi ul. Jakie to jest drewno? Najlepszy to lipa. Mnie to w lipie najlepiej to idzie. No wierzba może być. A technika, którą pan rzeźbi? Technika to tak, którą podpatruję. Tu tam mam takiego kolegę, tego Połczyńskiego, trochę od niego tam podpatruję. Trochę tam odrysowuję, trochę jeszcze z internetu ściągam. Taki rysunek trzeba przerysować go na deskę, no i potem jakoś to... Albo powiększyć, albo pomniejszyć. Skoro już jesteśmy przy technice, to jeszcze chciałam zapytać, te rzeźby, one są cieniowane. Jak pan to wykonuje? To jest bejca, potem się przeciera taką przycierką i woskiem, wuskuje się woskiem. No nie przy to woskiem, kiedyś było, jak on robił takie te, na te poroże, to lakierem, to tylko lakier był. A teraz jest bejca, bejcą i wosk. Jest nadzieja, że ten kolor nie zniknie, czy później trzeba jakoś odświeżać? No, prawdopodobnie mówią, że to ma być długo, jego tam się odnawia, długo to ma stać. No bo to jest, włosy zawsze można odnowić. Jest, bo lakier jak się polakieruje, to już nie, tam woda zajdzie, to już takie więcej cienie albo coś takiego jest. A to zawsze można, wosk można odnowić. Też woskiem. Ostatnio zrobiłem papieża. Forma silikonowa, silikon, no i to jest odlewę, robię odlewę. Można zrobić to z wosku. Może być pełne, a może być takie jak to z dziurą takie wosku, to dużo w wosku poszło. To tam można wykonać taką techniką, że jest w środku próżnia, a tu jest zrobione. Tak samo i z gipsu można to było też wykonać. To jest forma zrobiona z tego, z silikonu. No to specjalnie, to on się przy tym to naprawdę dużo napracował, a jeszcze mi kolega to pomagał. Trzeba wykształcić te wyobraźnie, bo to tak zrobić taką deskę na rogi, na te poroże, no to jeszcze półmian jeszcze zrobić. No ale zrobić coś, na przykład takiego papieża czy coś takiego, no to trzeba mieć te trochę wyobraźnie takie, żeby to przerysować, narysuje się, ale żeby potem to zrobić, żeby to jakoś to trochę tam wyszło, ale nie jestem takim za bardzo profesjonalistą, bo dopiero takie obrazy zaczynam robić półtora, może tam do dwóch lat. I robię takie te treptyki. To jest malowana, to już jest jedna naklejana, druga mi taka pani malowała. To jest na drewnie taki tryptyk zrobiony, składany. Skąd pomysł na takie właśnie rzeźby, proszę? Takie obrazy? To właściwie na tej ikonie to mi córka taki podpowiedziała. Najlepiej to jest na takich starych drewnie. Wyglądają jakby były stare. Jakby było stare, no bo to jest jeszcze tam taką specjalną techniką, jak niby to się postarza, tak żeby to takie byli wyglądali trochę jakby starsze. No ikona powinna być taka stara. Dzisiaj jesteśmy w galerii sztuki, a jakby pan mógł powiedzieć, gdzie pan jeszcze z tymi swoimi rzeźbami bywał? Pruchnik, czy tam w Przemyślu byłem, chyba dwa razy w Przemyślu, w Słowacji, do Żeńki, czy ta majówka pszczelarska, czy to w Lubaczowie jakieś tam maratony są. No ostatnio to tamte, na wiosnę tamtego roku w Cewkowie, to zają pierwsze miejsce, można się pochwalić.
w rzeźbie. No tam było kilka rzeźbiarzy, no ja zajęłam pierwsze miejsce, no mam tam kilka takich podziękowań. Widzimy tutaj także na wystawie szopki betlejemskie. Tak, zrobił szopkę tego roku pierwszy raz na wystawę. No nie zajęła tam pierwszego miejsca, no ale uczestniczyłem w wystawie. Lubię to, bo nie lubię tego telewizora tam oglądać, mam tam swoje pracownie, jest mi tam, jest ciepło i ja to sobie pracuję. Żona tam swoje robi, a ja pracuję, no i ulepszam sobie swoją technikę. Thank you.